Już od ponad miesiąca siatkarki Jokera Mekroenergo Remont szykują się do trzeciego sezonu w pierwszej lidze. O meldunek z początku przygotowań poprosiliśmy szkoleniowca Świecianek Andrzeja Nadolnego. No za nami miesiąc tej najtrudniejszej pracy. Co prawda jeszcze jesteśmy w tym okresie tych największych obciążeń właśnie na siłowni. Zeszliśmy już z biegania w terenie. Bardzo dużo treningów, już coraz więcej na sali. Zaczynamy taktykę. Trening indywidualny, technika indywidualna już też była wcześniej. Jesteśmy po pierwszym sparingu, także no, miesiąc pracy ciężkiej za nami. Jesteście już również po obozie przygotowawczym, tam z pewnością praca była najcięższa. To znaczy, myślę, że już tak właśnie w połowie obozu weszliśmy w ten okres takiej najcięższej pracy. Dalej on jeszcze trwa. W zasadzie na obozie co drugi dzień była siłownia. Dużo zajęć w terenie, ale dużo też na sali z piłkami. Także myślę, że na ten moment już na tyle możemy powiedzieć, że tą ciężką pracę zespół znosi dobrze, że dziewczyny pracują z pełnym zaangażowaniem i wygląda to nieźle. Jesteście już po pierwszym sparingu. Jakby pan trener ocenił tą pierwszą grę kontrolną? Znaczy, jako bardzo pożyteczną. Myślę, że właśnie celowo dobieramy sparing partnerów dosyć wymagających. To była drużyna z Orlenigi. No, że na tle takich właśnie mocniejszych zespołów bardziej widać to na dzisiaj, co my potrafimy, ale no, to taki typowy sparring, który ma za zadanie jednocześnie już tam wprowadzanie różnych elementów taktycznych, zgrywanie się zawodniczek, bo to zupełnie nowy zespół jest. No, ale też właśnie ocena przydatności do zespołu, każda zawodniczka chce się pokazać. W tym pierwszym okresie to właśnie tak jest, że się poznajemy, że no, przymierzamy się do różnych rozwiązań na przyszłość. W składzie Jokera na ten sezon jest kilka nowych zawodniczek. O tym, dlaczego zdecydowały się na transfer do Świecia, opowiadają w rozmowie z naszą telewizją. Zdecydowałam się na Świecie, bo jest to klub, który ma miejsce do tego, żeby się rozwijać siatkarsko. Jest doskonała hala, obiekt sportowy, predyspozycja do tego, żeby siatkówka w Świecie szła do przodu. Jesteście już po obozie przygotowawczym. Jak z pani perspektywy wyglądała ta praca podczas tych treningów? No na pewno mamy za sobą bardzo ciężki okres przygotowawczy i ciężko pracowałyśmy nad wytrzymałością i siłą. Teraz powinno być trochę lepiej. Myślę, że wykonałyśmy kawał dobrej roboty i to przyniesie rezultaty w lidze. Obóz był też chyba dobrą okazją do integracji. Wiadomo, że w tym sezonie wiele nowych zawodniczek. Właśnie, praktycznie cały zespół jest nowy, więc taki obóz też sprzyja integracji i poznawaniu siebie. Jaki cel stawia sobie pani przed tym nowym sezonem? No, na pewno chciałabym, żeby to był bardzo dobry sezon dla mnie jako zawodniczki, ale też dla całego zespołu. Chciałabym, żeby był lepszy niż te pozostałe, które były bardzo dobre w wykonaniu Jokera. To nie było do końca ode mnie zależne, bo już dotarłam do tego klubu w tamtym sezonie w połowie, ponieważ Zalisza Solechów się niestety rozpadła, trener Andrzej Nadolny do mnie zadzwonił i tak naprawdę ten transfer przebiegł w tydzień i od tamtej pory tutaj jestem. No dobrze mi się współpracuje, dlatego zostałam tutaj na następny sezon. Poza tym jestem z Gdańska, więc bliziutko do domu. Obóz przygotowawczy za wami, tam z pewnością bardzo ciężka praca. Tak, było bardzo ciężko, trenowałyśmy dwa razy dziennie, zdarzało się, że nawet trzy razy razem z rozruchem porannym, ale było też trochę zabawy, chodziłyśmy na kajaki, taka siłownia w formie zabawowej. No wróciłyśmy tutaj, jeszcze mamy ostatni tydzień dwóch treningów dziennie i od poniedziałku już wchodzimy w taki tryb przedstartowy. Jesteście już po pierwszym sparingu, jak z perspektywy zawodniczki wyglądała ta gra kontrolna? Wiadomo, że to był dopiero pierwszy mecz kontrolny, dopiero się docieramy, jeszcze dużo, dużo pracy przed nami. Fajnie, że zagrałyśmy zespołem z Ekstraklasy. No teraz same turnieje przed nami, także mam nadzieję, że będziemy grać coraz lepiej i zgrywać się. Jakie elementy są najbardziej do poprawy, a które już no, zaczynają jakby wychodzić? A myślę, że wszystkie są do poprawy. Trzeba zacząć od przyjęcia, potem rozegranie i atak. Jeszcze mamy dużo braków w obronie, bo jesteśmy troszeczkę wolne ze względu na ciężką siłownię, ale to wszystko jest do dopracowania. Wspomniała pani, że jest już tutaj pół roku w naszym klubie. Jak pani ocenia organizację tutaj w Jokerze i czy może udało się przez ten czas zwiedzić nasze miasto? A tak, miasto zwiedziłam bardzo szybko. Jestem zawsze ciekawa, jak wygląda nowe miejsce. A organizacja, jeżeli chodzi o klub, no to jest bardzo dobra. Trener Andrzej panuje nad wszystkim, także
Myślę, że jest okej. Jakie cele stawia sobie pani i koleżanki z zespołu na nowy nadchodzący sezon? No jako zawodnik to wiadomo, że zawsze najwyższe cele. Mam nadzieję, że tutaj powalczymy chociażby w czwórce, tak jak w tamtym roku. No ale czas pokaże, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak będziemy się zgrywać i będziemy jako monolit wyglądać. A my już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców na 8. turniej siatkówki kobiet o puchar prezesa firmy Mekro, który odbędzie się między 16 a 18 września. Warto dodać, że będzie to też pierwsza okazja do zobaczenia w świecie naszej drużyny w nowym składzie.